Dzień dobry, witajcie serdecznie moi kochani. Ostatnio dobiliśmy dokładnie do połowy listy naszych duszków. Dzisiaj zaczynamy ze szczęśliwą trzynastką, czyli panem Yokajem, a do niego dołączą Huntu oraz Goryo. Nie ma co przedłużać, odcinek numer 5, Ghost Guide 2023. Zapraszam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Zmieniliśmy nieco scenerię. Jesteśmy, moi drodzy, na Ridgeview. Na Ridgeview. Moja świeczka jest moim talizmanem, proszę jej nie gasić. I cóż, tak jak wspomniałem, ostatnio Demon Yurei Oni, jesteśmy w połowie, zaczynamy duchy, które zostały dodane w późniejszych etapach gry. Pierwsza dwunastka, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, była od samego początku. Yokai Huntu Goryo zostały dodane odrobinę później. Chyba mam tutaj jakiegoś towarzysza, więc może przenieśmy się tutaj. Tu też będzie fajnie. Tu też jest ładnie. Nie. Tak więc, nie przedłużając, bo informacji troszeczkę jest, nie za dużo. Dwa duchy moim zdaniem są całkiem fajne, jeden nie. Dowiecie się w trakcie, który. Oczywiście to moje subiektywne zdanie, ale lecimy z yokajem. Yokaj to pospolity typ ducha, którego przyciąga ludzki głos. Zwykle można go spotkać w domach rodzinnych. Niesamowite informacje. Ogólnie te informacje pospolite albo rzadki, kompletnie możecie sobie to można by wymazać tak naprawdę, ponieważ każdy duch z tych 24, które teraz mamy, ma dokładnie taki sam procent szans na zrespienie się nam na mapie, tak? Więc to, czy któryś jest rzadki, czy pospolity, nie ma żadnego tutaj związku. Zwykle można go spotkać w domach rodzinnych. No świetnie, ale co to znaczy, że na szkole go nie traficie? Oczywiście, że nie. Tak samo na Maple'u, tak samo w szkole, w więzieniu, na Sunny Meadows możecie trafić z taką samą szansą, jak inne duchy yokaja. Kompletnie bezużyteczny opis. Wyjątkowa moc, rozmowa w jego pobliżu zdenerwuje go i zwiększy szansę na atak. Słabość, podczas nawiedzania słyszy tylko najbliższy głos. No i tak, o co chodzi z rozmową w jego pobliżu? Yoka jest duchem, który ma swoje takie ability, że jeżeli jesteśmy poniżej 80% sanity, więc całkiem wysoko, nawet wyżej niż demon nasz może huntować, bo demon standardowo od 70% oczywiście ma ability, które pozwala mu huntować nawet przy 100% sanity, ale bo dygresję zrobiłem trochę zbyt długą i bezsensowną. Jeżeli jesteśmy poniżej 80% sanity i rozmawiamy, krzyczymy bardzo blisko yokaja w jego ghost roomie, wtedy yokaj może użyć swojego ability i rozpocząć hunta właśnie od poziomu 80% sanity, co oznacza, że chyba trzeba zaliczyć go do grona duchów z tak zwanym early huntem, czyli wczesnym atakiem. Jeśli chodzi o jego słabość, ma bardzo krótki zasięg słuchu i to jest autentyczny fakt, bo yokaje są, ja nazywam go troszeczkę takim głupiutkim duchem, ponieważ yokaje robi rzeczy, które są totalnie nielogiczne. Dlaczego? Dlatego, że jego zasięg słuchu podczas hunta wynosi tylko 2 metry, więc słyszy nas i triggeruje się na nas dopiero z bardzo bliskiej odległości. Jest duże prawdopodobieństwo, że macie do czynienia z yokajem, jeżeli właśnie podczas hunta duch łatwo gubi wasz trop lub macie włączoną latarkę, ona już mruga. Widzicie, że mruga, bo duch jest blisko, a i tak do was nie przychodzi, ponieważ yokaj musi być bardzo blisko, żeby latarka, jakikolwiek sprzęt elektryczny typu aparat, IMF-ka, czy wasza rozmowa, wasz głos, jeżeli macie otwarty mic albo trzymacie przycisk ten push to talk, tak, to wtedy yokaj musi być naprawdę blisko was, żeby te wszystkie elementy go przyciągnęły. Widzieliście na pewno 100 razy, przynajmniej ci, którzy oglądają mnie regularnie, na pewno widzieliście na Willowie taką sytuację, że ja sobie stałem za tymi szklanymi drzwiami, yokaj chodził sobie po kuchni, od kuchni do garażu, a ja z włączoną latarką stałem za tymi drzwiami i on nie przyszedł, bo odległość była ponad 2 metry i nie dostawał jakby sygnału do swojej małej główki, bo yokaje mają bardzo małą główkę, albo raczej mały móżdżek, nie dostawały sygnału, że tutaj jest mój
oponent, muszę iść go zabić. Czy coś więcej powinniśmy powiedzieć o Yokaju? W zasadzie nie ma jakichś ukrytych zdolności. Jest jeszcze jedna taka, powiedziałbym, raczej ciekawostka, ponieważ akurat tutaj chyba, co my tu mamy, lustro, więc nie mamy music boxa, ale jeżeli macie music boxa, wiecie, jak się go używa. Odpalamy muzyczkę, idziemy w kierunku ducha i w pewnym momencie, jeżeli na przykład duch jest, powiedzmy, w salonie, tak, to każdy duch tam w jakimś promieniu bodajże 5 metrów, nie znam, ja do tych liczb nie mam takiej pamięci, ale bodajże jest to 5 metrów, każdy duch od 5 metrów zacznie iść w stronę tego music boxa, rozpocznie taki ghost event i później rozpocznie hunta. Yokai ma ten dystans skrócony też do 2 metrów, więc jeżeli macie sytuację, że idziecie z tym music boxem, jesteście już bardzo blisko, słyszycie, jak on śpiewa, ale on nadal nie rozpoczyna tej wędrówki jakby, możecie wywnioskować, że jest to yokai, aczkolwiek szczerze jest to kompletnie taka... Raczej traktowałbym to po prostu w kategorii ciekawostki. Czy jeszcze czegoś nie powiedziałem? 80% sanity, jeżeli rozmawiamy, early hunt, 2 metry zasięg wszystkich słuchu i wszystkich elementów elektrycznych, latarek, aparatów, bla bla. Bla. Excuse me? Proszę mi tu nie przeszkadzać. Shade? Może shade? Może shade? W duchowej postaci się pokazał. Wracając. I gubi trop. Tak. To też powiedzieliśmy, że gubi często trop podczas hunta. Dowody Spirit Box dosyć łatwy. Orby dosyć łatwy. Docy czasami problematyczne, ale bez tragedii. Lecimy dalej. Huntu. Huntu to rzadki duch, który żyje w najzimniejszym klimacie. Znowu to samo sobie zaznaczcie, że nie jest to w żaden sposób istotna informacja, że jest rzadkim duchem. Jest takim samym duchem jak każdy inny, bo tak samo może się pojawiać jak każdy inny. Wydaje się, że zimno czyni go bardziej agresywnym i wzmocnionym. Wyjątkowa moc. Niższe temperatury powodują szybsze poruszanie się Huntu. Słabość. Huntu będzie poruszać się wolniej w cieplejszych obszarach. Czyli moc i słabość, powiedzmy, że są kontrastem. Huntu w ubiegłym roku czekał się wielu zmian. Jedna z nich jest taka, że... Znaczy, w ogóle to jest pierwszy duch, który... Przepraszam, o! Mamy do czynienia z pierwszym duchem, który przede wszystkim ma na Nightmare Mode gwarantowany dowód. To jest pierwszy taki duch. Huntu ma gwarantowany freezing. A po drugie jest jednym z, powiedzmy, niewielu duchów, był do czasu jedynym, który nie przyspiesza wraz z długością bycia w linii wzroku, tak, czyli w line of sight. Tak długo jak nas widzi, on nie przyspiesza absolutnie nigdy. Jego prędkość jest uzależniona tylko i wyłącznie od temperatury w naszym otoczeniu, w naszym pokoju, więc zresztą nie tylko do temperatury w pokojach, tak? Bo jeżeli mamy śnieg, to automatycznie cała lokacja jest w całej lokacji obniżona jest temperatura, więc warto na to zwracać uwagę. Jak przedstawiają się liczby? Bo to też warto wiedzieć. W ciepłych pomieszczeniach, bo to jest też jego siła, w zasadzie słabość, bo siła i słabość, no tak to sobie wyjaśnimy. Jak przedstawiają się liczby? Ja mam małą ściągawkę, zaraz wam powiem, bo do liczb ja zawsze mam ciężką głowę. W pomieszczeniach powyżej 15 stopni Huntu ma prędkość 1,4 metra na sekundę, czyli jest turbowolny i jest bez problemu możecie go lupować. No nie zje was, no nie ma takiej opcji. 8-15 stopni, czyli w takich przedziałach między 8 a 15 stopni, ma już prędkość 1,8 metra na sekundę, więc już jest, powiedzmy, tak szybki jak wy. No, prędkość gracza jest 1,6, jeżeli dobrze pamiętam. 3,8, między 3 a 8 stopni 2,1 metra na sekundę, czyli już ma prędkość Gina, który jest w line of sight i jest daleko. I poniżej 3 stopni, uwaga, 2,7 metra na sekundę, co czyni go praktycznie
najszybszym duchem po Revenancie, tak? No, uznajmy, że na ten moment, bo jest jeszcze oczywiście Raichu, jest jeszcze Moro i do nich dojdziemy później. Więc prosta zasada. W ciepłym pomieszczeniu Hantu jest niegroźny, w zimnym pomieszczeniu Hantu jest turbogroźny. Jest bardzo groźnym duchem, bo nie jest łatwo mu uciec i bez smadza naprawdę nie polecam się z nim, że tak powiem, mierzyć. Zdolność Hantu, dodatkowa zdolność, a raczej jej brak. Hantu jest jedynym duchem w tej grze, który nigdy, ale to nigdy, nie może włączyć korków. Wiem, że teraz każdy sobie zada pytanie, o Jezu, no ale przecież duchy nie włączają korków. Otóż mogą. Otóż duchy mogą włączyć korki. Ktoś, kto gra dużo, na pewno się z tym spotkał, że mamy nagle korki włączone, bo duch sobie włączył korki. I jest to przeciwieństwo Jina. Jin nigdy nie może wyłączyć korków, Hantu nigdy nie może włączyć korków, co jest logiczne, ponieważ korki go osłabiają, bo podwyższają temperaturę całej lokacji, ale co więcej, Hantu ma też zwiększone szanse na wyłączanie korków. Więc jeżeli macie do czynienia z duchem, który cały czas wam pstryka te bezpieczniki, jest to jakiś pomysł, że może to być Hantu. Nie musi, ale może. Jeżeli nie macie już innego pola jakby do popisu, nie możecie inaczej go zweryfikować, to analiza jest taka, że jeżeli cały czas wam wyłącza te korki, może mamy do czynienia z Huntu. O freezingu na Nightmare Mode powiedzieliśmy, jest gwarantowany, jest pierwszym duchem, który się doczekał tego, to już powiedziałem. Jest jeszcze jedna zdolność Huntu, która moim zdaniem i w mojej opinii jest kompletnie bezużyteczna i bezsensowna, mianowicie Huntu posiada zdolność do wydobywania ze swoich ust pary, tej mroźnej pary, takiej jak macie, wiecie, jesteście w pomieszczeniu, w którym jest freezing i wydobywa wam się para z ust, to Huntu też ma taką zdolność, ale pod kilkoma warunkami, a w zasadzie pod jednym, że są wyłączone korki. Wtedy możecie dostrzec ten cold breath, on się tak nazywa, czyli zimny huch. Zimny huch. Co jest kompletną bzdurą tak naprawdę, moim zdaniem. No bo kto przy wyłączonych korkach chciałby lupować się z Huntu, tak? No very risky, ewentualnie ze smadżem, ale nie jest to, moim zdaniem, nie jest to użyteczna kwestia, ewentualnie może na Tanglewoodzie, jeżeli korki mielibyście w garażu, zacząłby się Hunt, duch by do was szedł, wyłączacie korki w tym momencie i lupujecie go wokół tego samochodu w garażu i wtedy może go dostrzeżecie, ale też ten cold breath jest strasznie trudny do zauważenia, ponieważ on się wydobywa tylko w momencie, kiedy duch się pojawia, tak? Czyli te mruganie, znowu wracamy do tego mrugania ducha i on się wydobywa tylko jak duch się pojawi, ale też chyba nie przy każdym mrugnięciu, więc kompletnie useless, ale no taka ciekawostka, no chcę też wam powiedzieć o jakby wszystkich małych nawet szczególikach i detalach. Czego nie powiedziałem? Chyba wszystko mamy co do Huntu. Obniża temperaturę pokoju, no jest to jakby oczywiste, bo ma freezing w swoich ewidencjach, musi mieć freezing, więc czasami się dziwicie, na przykład jeżeli mamy konfigurację, że weźmiemy sobie odciski i orby, mamy trzy duchy do wyboru i ja od razu wykreślam Huntu. Dlaczego? No bo Huntu musi mieć freezing, nie może, on jest opcją na Nightmare Mode nadal, ale nie może być wyborem, ponieważ Huntu musi zawsze mieć freezing, za każdym razem. I to samo tyczy się również kolejnego ducha, o którym powiemy, a kolejnym duchem jest Goryo. Goryo to przebiegły duch, który może zostać ujawniony przez światło laserowe tylko kiedy jest oglądany przez kamerę. 100% prawdy, 100% prawdy, jeśli chodzi o opis, ponieważ excusez moi, garçon, wyłączył mi korki. Obrzydliwy żart. Obrzydliwy. Oddawaj prąd. I co? Który to nie duch? Który to nie duch na pewno? To nie Jin. Jin nigdy nie wyłącza korków. Pamiętacie? Ja będę was egzaminował. Chcieliście poradniki? Macie poradniki. Dobra, wracamy do naszej kuchni. Najlepsze imprezy zawsze w kuchniach.
Gorio, to prawda. Dorio. Gorio ma docy. Dorio ma gocy. Gorio ma docy i te docy Gorio są gwarantowanym ewidensem na Nightmare Mode, czyli znowu ta sama sytuacja, którą mieliśmy z Huntu. Jeżeli macie EMF i nie orby, odciski, to znowu pojawiają wam się cztery duchy do wyboru. Możecie śmiało od razu wykreślać Gorio, dlatego że Gorio na Nightmare Mode musi mieć docy i jeden z tych ewidensów. Nigdy nie będzie tak, że będzie miał EMF i odciski palców. Także to są dwa duchy, które nam się w tej chwili. Dwa nowe duchy dodane, które mają gwarantowane ewidensy, ponieważ mają gwarantowane, bo ich te dwa ewidensy, te mroźne dla Huntu i docy dla Gorio, są stricte związane z ich ability. Dlaczego? Bo Gorio faktycznie nie pokazuje się na docach, nie widzimy go fizycznie, jeżeli mamy rozstawiony projektor doc, czyli to czarne urządzonko z zielonym światełkiem. Nie zobaczycie go jako jedynego ducha, nie zobaczycie go przebiegającego przez to, stojąc tak jak ja teraz na przykład. Zobaczycie go tylko i wyłącznie przez kamerę, ale uwaga, wyjątkowa moc Gorio zwykle widoczny jest przez aparat tylko wtedy, gdy w pobliżu nie ma ludzi. Co to oznacza? Że stojąc sobie tu z aparatem i patrząc na te docy, niczego nie zobaczycie, bo on nie pokaże tych doców, jeżeli w jego pokoju znajduje. Znajdują się osoby. Co można zrobić? Oczywiście najprostsza kwestia: postawić sobie kamerę, iść do vana i kulturalnie, jak człowiek, pijąc sobie kawkę, gapić się w te docy, aż przelecą, tak? To jest najprostsza sprawa. Na Nightmare Mode jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, bo musicie dowiedzieć się, czy te docy, które zobaczyliście w vanie, czy nie widać ich na żywo, więc trzeba pokombinować. Ja zawsze sprawdzam to w ten sposób: jeżeli mam jeden z ewidensów do Gorio, czyli EMF lub odciski, i rozważam w ogóle Gorio jako jedną z opcji, bo wszystkie inne, powiedzmy, wykluczyłem, no to tak, przede wszystkim staram się sprawdzić, czy docy pojawiają się na kamerze, czy to w vanie, czy drugi sposób. Można spróbować wyjść z kamerą poza jego room. Więc jeżeli jest tu, wyjdziemy tutaj, już powinniśmy być w stanie zobaczyć to na kamerze. Tak samo, jeżeli doca rozstawimy tutaj, bo to jest jego ghost room, i staniemy sobie tutaj z kamerą, powinniśmy mieć szansę zobaczyć tego doca, ale najłatwiej naprawdę jest w vanie. A później zweryfikować to, czy tego doca nie widać na żywo. I w ten sposób eliminujecie lub potwierdzacie Gorio. Jeżeli zobaczycie na żywo, wiecie, że to nie Gorio. Automatycznie, jeżeli rozstawiacie docy, widzicie, że duch wam przebiega na żywo, wykreślacie Gorio, bo wiecie, że Gorio nie może się pokazać przez oczy wasze na docach. Co dalej? Słabość, użycie. Tfu, nie, to Spirit. Rzadko widuje się je z dala od miejsca śmierci. Jest to też prawda, ponieważ Gorio nigdy nie zmienia Ghost Roomu. Gorio może roamować, ale roamuje podobno. Kiedyś było to popsute. Nie wiem, jak to dokładnie w tej chwili wygląda, jeśli chodzi o jego mechanikę, ale kiedyś było to popsute i Gorio tak naprawdę roamował tak jak każdy inny duch. W tej chwili podobno to naprawili, tak samo jak. Tak samo jak naprawili fakt. Fuck you. Muszę wziąć pilsy, bo nie wiem, ile mam sanity. Tak samo jak naprawili fakt, że Gorio nigdy nie zmieni Ghost Roomu, czyli zawsze jego Ghost Roomem będzie ten, który wybrał pierwotnie. Ile mamy sanity? 90, dużo nam nie zbył. Proforma. Co to oznacza? Jak można to wykorzystać? Może bardziej tak powiem. Jest na to fajny sposób. Gorio nie ma ewidensów związanych stricte z jego
jego Ghost Roomem, czyli Spirit Boxa, który zadziała tylko w Ghost Roomie i orbów lub freezingu, które będą widoczne tylko też w Ghost Roomie. Ale jest pewien sposób, który jest uwarunkowany niestety faktem, że musicie posiadać lustro. Ja akurat posiadam lustro, więc nie będę tego demonstrował, bo nie chcę sobie zbijać Anity, ale jeżeli sprawdzacie sobie na początku, macie lustro, sprawdzacie sobie na początku, macie jakiś Ghost Room, powiedzmy, że kuchnię, tak? Widzicie, że na mirrorze pokazuje kuchnię. Jeżeli sprawdzicie później i będzie na mirrorze inne pomieszczenie, czyli na przykład jadalnia, wiecie, że też możecie już wykreślić Gorio, bo Gorio zmienić swojego pokoju nie może. Może sobie gdzieś tam minimalnie, teoretycznie powinien mieć możliwość do minimalnego roamowania, czyli gdzieś tu w okolicy sobie łazi, ale nie roamuje na dalekie odległości, czyli hipotetycznie, jeżeli jego Ghost Room jest tu, no to nie powinniście go zobaczyć gdzieś tam w garażu czy w piwnicy. Tylko pamiętajcie, że to jest tylko teoria i tak naprawdę czasami tutaj różne rzeczy lubią się dziać, które są delikatnie oderwane od tej rzeczywistości, którą powinniśmy zastać. Czego nie powiedziałem? Gorio, opis, van, kamera, dot, to powiedzieliśmy, nie zmienia Ghost Roomu. Gorio jest, mogę jeszcze powiedzieć to już tak totalnie od siebie, ja za Gorio nie przepadam. Gorio jest duchem dosyć ciężkim, szczególnie jeśli gramy na przykład No Evidence'a, nie ma jakiejś takiej turbo charakterystyki swojej, tak? Więc najprostszym sposobem jest rozpoznawać go po docach, ewentualnie trik z lustrem, jeżeli lustro macie dostępne, ale tak naprawdę żadnego większego takiego wyrazistego ability Gorio nie posiada. Dobrnęliśmy. 15 pozycja zaliczona, zostało nam Myling, Onryo, Twinsy, Raichu, Obaken, Mimic, Moroi, Dio i They, więc czekajcie cierpliwie, prawdopodobnie kolejnego dnia kolejny odcinek, ale nie obiecuję, jeżeli się wyrobię, to na pewno się pojawi. Zostawcie łapki w górę, jeśli Wam się podobał ten materiał, dajcie znać w komentarzu, jeśli macie jakieś dodatkowe informacje, dodatkowe pytania lub sugestie, jestem otwarty. No i słyszymy się w następnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam oczywiście miłego poniedziałku. Cześć.